przejrzałam te statystyki Waszych komentarzy i stwierdziłam, że bardzo jesteście zainteresowani delfinami, pływaniem, nurkowaniem z delfinami. Podkład muzyczny jest idealny. Ładny. Też ładny. Kocham Cię jak Irlandię. Kurczę, słuchajcie. 17 lat miałam, 18 lat miałam, jak słuchałam tej muzyki, tych piosenek. No świetne. Delfiny delfinami, Wasze atrakcje Waszymi atrakcjami, moje rodziny atrakcje naszymi. I te 200 tysięcy jest, tak? I chcemy coś zrobić na ten czas. Ale powiem Wam, że bardzo spodobał mi się pomysł dziewczyny, która napisała bardzo ciekawy komentarz. Miała ten komentarz dosyć dużo polubień. Myślę, że 43 polubienia w porównaniu z delfinami, no to tam było chyba 80 lajków w górę. No challenge to już w ogóle nie mówię, bo tam chyba było 200 polubień, jeśli chodzi o challenge. To challenge, słuchajcie, swoją drogą może namówię rodzinę któregoś pięknego razu i zrobimy dla Was jakiś challenge, ale to nie na 200 tysięcy, tylko po prostu tak w trakcie naszego vlogowania. Więc ten komentarz, wracając do komentarza, to był komentarz na temat tego, że wszystkie te pieniążki, które chcielibyśmy przeznaczyć na wyjazd dla Was, na 200 tysięcy, to żebyśmy poświęcili to na przykład dla ludzi potrzebujących, czyli na przykład dla dzieci chorych, na leczenie, czy na przykład dla dzieci z domu dziecka. I to mi się bardzo spodobało, bo ja bardzo lubię pomagać i uważam, że to jest dobre. I myślę, że to będzie taka, wiecie, to podziękowanie jest dlatego, że nasz kanał przynosi nam jakiś sukces, tak? Jest to część mojej pracy, która mnie satysfakcjonuje i Was, bo mogę Wam pokazywać rzeczy, które lubicie. Mogę mieć pracę, która mnie satysfakcjonuje i to tak naprawdę dzięki Wam, bo Wy to oglądacie, a ja dzięki temu mogę zarabiać na YouTubie, tak? Więc to jest takie koło zamknięte, ale właśnie dzięki temu, że Wy jesteście, że pomagacie mi, ja Wam pomagam, pokazuję Wam świat na Florydzie i nasze życie, nasze tutaj relacje między nami, naszą rodziną, to powiem Wam, że też mam ochotę pomóc komuś i mi się bardzo to podoba. Uwielbiam jakby tak troszeczkę większy horyzont wziąć na to wszystko i przemyśleć sobie naprawdę wszystkie rzeczy. I przemyślałam też rzeczy, które są związane ze zwierzętami, z cierpieniem zwierząt. I ja kiedyś pływałam z delfinami, pływałam w akwarium, w oceanarium, to było w Orlando. Jak był Krystian mały, miał 6 lat, razem z Krystiankiem weszliśmy do wody i pływaliśmy, zapłaciliśmy za to, to kosztowało chyba 250 czy tam 300 dolarów. To jest dosyć droga sprawa. W tej chwili, z tą świadomością, którą mam, uważam, że takie pływanie z delfinami w tak ciasnym akwarium, uważam, że to jest trochę męczenie zwierząt. Tak mi się wydaje. Chociaż na koniu też jeżdżę i też uważam, że to jest męczenie zwierząt. I po prostu jakby zbliżam się do takiego myślenia, że to nie jest zgodne z ich naturą. Bo myślę, że delfiny powinny być nie w akwarium trzymane, tylko powinny pływać w oceanie, w morzu. Jeśli ja przyjeżdżam do takiego miejsca, to ja wspomagam ten biznes i te zwierzęta będą coraz bardziej trzymane w takich miejscach, będą łapane, bo będzie zapotrzebowanie na coś takiego. To jest trochę tak jak w cyrku, bo widziałam, jak to wygląda. Te delfiny są tresowane specjalnie, żeby pływać za rybkę na przykład. Trochę takie, no nie moje. I myślę, że widzowie moi też to zrozumieją i może w jakiś sposób dam Wam do myślenia. I wiem o tym, że dzieci, młodzież może tak nie ma tej świadomości, bo uważa, że delfin, kontakt z delfinem to jest w ogóle super sprawa i to jest prawda. One nam służą, są pomocne, ale myślę, że możemy to zostawić ludziom, którzy tego potrzebują. Właśnie tak jak mówiliście o tym Willy, delfinie, który jest Clearwater i który pomaga dzieciom zaburzonym, które mają problemy i trudności i chorują. Więc jeśli to ma pomóc w terapii, to jak najbardziej myślę, że okej, że to jest w porządku, tym bardziej, że ten delfin nie przeżyłby w oceanie. Więc moim pomysłem jest to, żeby część pieniążków przeznaczyć właśnie na dzieci czy ludzi potrzebujących, chorych, na leczenie. Oczywiście znajdziemy przez internet, komu byśmy chcieli pomóc. To się zastanowimy. Jak chcecie, to piszcie komentarze, jeśli znacie ludzi, którzy potrzebują. I oczywiście to, żeby to był jakiś taki program, który nie jest popularny, bo jak jest to w telewizji, ludzie pomagają, jest już tam ileś pieniędzy zebrane,
to uważam, że oni sobie poradzą. Ja uważam, że my powinniśmy trafić do takich mniejszych jakichś miejsc, gdzie nikt o nich nie wie, gdzie to jest jeszcze nienagłośnione, niepopularne i może właśnie dzięki temu, że oni będą u nas na kanale, że my po prostu przeznaczymy te pieniążki, to w jakiś sposób to zmobilizuje jeszcze innych ludzi do tego, żeby im pomagać, więc jak znacie ludzi, którzy nie mają pomocy w tej chwili, to bardzo chętnie poczytam na dole pod filmikiem. Więc tak, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, chciałabym zadowolić też Was, nas, dodatkowo, więc pomyślałam sobie, że ja chciałam kiedyś kupić kajak. To wiecie już, jak oglądacie filmy. I myślę sobie zrobić taką wycieczkę. Tu jest tak dużo miejsc, nie trzeba za nie płacić. Właśnie te pieniążki pójdą na osoby, które będą bardziej tego potrzebowały niż na przykład ty, ja, tak? Że im się bardziej przydadzą i uszczęśliwią ich. A my po prostu wypełniemy sobie kajakami tutaj, blisko, w naszym miejscu zamieszkania. Przecież to jest tak piękne miejsce, Siestaki, czy Lido Beach, czy Wilken Island. Tu jest mnóstwo wysp, na które można dotrzeć i można też spotkać delfiny, które są w dziczy, które żyją naturalnie, które nie są męczone, które są szczęśliwe, które żyją rodzinami i myślę, że to chyba będzie piękniejsza rzecz zobaczyć delfina, takiego, który żyje w swoim naturalnym środowisku, niż w oceanarium, w akwarium, gdzie musi służyć ludziom za rybkę, prawda? Także myślę, że jakoś się dogadamy i że przyjmiecie to jako coś, co Wam proponuję. No, a czy mi się to uda zrealizować? Nie wiem, bo dzieciaki wstaną i też mają dużo do powiedzenia, bo tak jak to u mnie jest taki klimat demokracji, więc ja im to zaproponuję, przedstawię i oczywiście albo się z tym zgodzą, albo nie i będziemy dalej dyskutować. Tak moje relacje wyglądają, tak to wygląda zawsze i wygląda to też tak z Wami. Mamy też rodzinę Dudków na kanale. Taka większa, dużo większa rodzina, z czego się bardzo cieszę, że jesteście ze mną jeszcze raz. I ktoś napisał, też przeczytałam dzisiaj komentarz, dlaczego ja nie powoduję tego i w jakiś sposób nie wpływam na niego, żeby Krystian poszedł na studia. No to właśnie to jest ten jeden z wielu przykładów takich, w których ja po prostu biorę pod uwagę drugą stronę. Dla mnie są ważne moje potrzeby, ale te moje potrzeby mogą dotyczyć mnie, tak? Jeśli ja czegoś chcę kajak, no to ja sobie robię, organizuję to, tak? Ale Krystian jest dorosłym człowiekiem, on jest moim synem, to fakt. Ja mogę na niego w jakiś sposób wpłynąć na jego myślenie, w jakiś sposób mu zaproponować coś, przedstawić mu argumenty za tym, że na studia iść jest bardzo dobrze. I takie rozmowy już przechodziliśmy, były. I Krystian powiedział, że nie, mamo, ja po prostu nie chcę. Jak na razie. I nie mówi, że nigdy nie pójdzie na studia, ale że na razie nie chce. I powiedział mi dlaczego. Po prostu ja to rozumiem, staram się rozumieć drugiego człowieka, potrzeby drugiego człowieka. I myślę, że to jest ogromnie ważne w relacjach między ludźmi. Naprawdę. I przez to są dobre relacje. Myślę, że jak ja bym postawiła na swoim, kazała mu coś robić, to w ogóle by przyjęło w ogóle inną formę i inną relację. Ja, moje serce bardzo by chciało, żeby Krystian chodził na studia, bo jest mądrym dzieciakiem i uważam, że nadaje się na studia, szczególnie w Ameryce. I uważam, że naprawdę na studia nigdy nie jest za późno. To wszystko się zazębia i wszystko razem łączy. Moja rodzina, nasza rodzina, moja rodzina prywatna, nasza wspólna rodzina, czyli ty, ja i 200 tysięcy innych ludzi, którzy tutaj są na kanale, to tak samo Was traktuje, więc myślę, że to jest takie w porządku traktowanie i jakbyśmy się tak traktowali, to naprawdę jest ogromny szacunek do drugiego człowieka i jest łatwiej żyć, bo każdy traktuje i szanuje wybory drugiego człowieka. Jest piękne to, że szanujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy i chociaż jesteśmy od siebie inni i właśnie to jest piękne. I to jest piękne i dlatego... O! Oliwka! Oliweczka, rano wstała. No dobra, to ja już właśnie Oliwka mi przerwała, zaznaczyła, to wszystko zakończyła i ja Wam dziękuję za uwagę, za rozmowę. Do zobaczenia, lecę na zakupy.